Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. No to w Tarkowie to generalnie to jest taki symulator kudabaniarza, no nie? Ludzie się kurwa skradają cały czas, strzelają po plecach. Więc ty się nie przejmujesz i biegasz jak chcesz. Jak kogoś masz zabić, to go zabijasz. A, nie będziesz widział, że ja to ja. Musisz, okay. musisz mnie rozpoznać po mojej zajebistej czapce. Okay. To dużo pomoże w sumie, jak będziesz widział, kurwa, że biegnie jakaś kapusta, to nie strzelaj. Staram się. No, to jest na początku przerąbane, w sensie ciężko się do tego przyzwyczaić. Nie ma w ogóle żadnego identyfikatora. Jak w GTA, kurwa, biegnie gość ubrany podobnie i tyle, nie? Nie musisz wiedzieć o tym, że to ja. Będę się trzymał blisko. Git. To się gitowa. Ale generalnie spoko gierka jestem. Uśmiany. Uśmiany jest. No dobra, jesteś? Ja jestem. Gdzie? Już się tego. Poczekaj, bo mi jeszcze. Nie. A, wczytujesz. Creeping Cloud Pulse jeszcze, no. A ja już jestem. Ciekawe, że cię nie wczytałem, nie wczytało. Dziwne bardzo. Powinniśmy być synchronizowani co do sekundy, jak chodzi o resp. Ale akcja. Jak się pojawisz, to nie zabijaj tego gościa. Co ty... O, jesteś, dobra, okej. Okay. Po prostu masz chujowy komputer. No dobra, nie jest tak źle. Ale masz szapkę. Takiego gościa sobie zrobił. I mam tą samą broń. Ale akcja. O, nieźle. No co? Kurwa, zabił cię gościu! Zrespił się i nas obu zabił! Za naszymi plecami się chłop zrespił! Najpierw zabił ciebie, a później mnie! Co to kurwa ma być? Co? No chłop nam się zrespił za plecami 10 metrów, zabił ciebie jednym strzałem, nie drugi strzałem, jelo! Co to kurwa było? Co? Jak to jest w ogóle możliwe? Jak? Jak to jest możliwe? No kurwa, jaka zjebana gra! No bez jaj nawet! No kurwa! Ja jebę! Ale gówno! Pamiętaj, żeby się wyleczyć, jakbyś miał podsumowanie! Nie! No kurwa, tap, on nawet nie grał jeszcze, chłop się nawet nie wczytał do gry i go zabili, no! A ja tak patrzę, kto do ciebie strzela, chłop się patrzy i mnie zabija, nie? No kurwa! Zajebista gra! Ja jebę! Wow, kurwa, ale jazz, tyle sprzętu stracone, uff. Teraz musimy sobie wziąć nowe rzeczy, nie? Okej. No, super się gra, powiem ci, fajna jest gierka. Tyle sprzętu straciłem. Ale dupa. Ja pitole. O chuj. Nie, no przecież... Nie, ej, pierwszy raz coś takiego mam, nie? Że kurwa... Czekając na respa, przybiega inny koleś, mnie zabija na respie, nie? No to teraz... To muszę... teraz skaw. A, możemy zagrać skawa w sumie, masz rację, no. Dobra. Bierzemy skaw, no i to samo. Next, customs. Godzina poranna, 9:38. Next i czekasz na tej... liście graczy. Ale to było... Ja pitole. Bo ja już jestem. Mi wie jeszcze wczytaj mapkę. Dobra, dobra. Okay. GG easy. Będę musiał zmienić grafikę. Jest kto, nie? Spoko, spoko. Ło, mamy dwa skawy obok siebie, przeżyjemy. Budę bić akuratno, no silno. O, już mnie łączy. Normalnie pewnie. Pewnie w tym meczu jeszcze się pojawisz. No postaram się, tak, tak, tak. Wiadomka. Mamy osłonę, jest dobrze. Tutaj się tylko zbiera tego, bronię, tak? Czy coś jeszcze poza bronią? Wszystko się zbiera. Generalnie na początek to no... Oj, tu jest jeszcze ekstrakt, wow, ale byśmy się mogli zaczaić na graczy. Gość. Mam 16 minut w grze. Symulator Staśków. A, tu się... wszystko się zbiera. Cały złom. Dobra. Będziesz to do nikogo nie strzelaj, bo są trzy przyjazne osoby obok ciebie, więc wiesz. Na chillu. Zabić wszystkich. Zabić wszystkich. Wow, znalazłem broń w kawałkach. Super. O, jestem. O, słyszałem jak się zalogowało. Dobra, to jestem ja, co skaczę. Nie ma. Dawaj, idziemy w miasto. Ale będzie śmiesznie. Mam pompę, to chyba dobrze. Ja też mam pompę, tylko że mam kolimator do niej. Nie, kurwa, nie wiem co mam zrobić z tym fantem, ale mam. Dobra. Lecimy na aptekę, bo ja potrzebuję z apteki wyciągnąć parę rzeczy. W ogóle gdzie mamy wyjść? Sniper, Roblox i Crossroads.
Ojej. Dobra. Tu parkour może spróbujemy zrobić? Z tej rury się skacze na drzewo. Z drzewa za ogrodzenie. Może ci się uda. Tak centralnie na drzewo, na środek drzewa skocz. Tak w sam środek drzewa skocz. Tak się radę. Z tej rury. No. Postać mi się zmęczyła, nie chcę skakać. A. Musisz odpocząć chwilę. Spoko, najlepiej się połóż na X-ie. Wtedy odpocznie. Zajebiście, udacznie zeszli. Pewnie, że tak. O, udało ci się i teraz w drugą stronę z shiftem i przeskoczysz. Uuu, no kozak, kurwa. Dobra, ja się. Szybko się uczę. No, w miarę to wyszło, dawaj gościu, git. Gdzie ty jesteś? I tu. Słyszysz mnie? O, no, pacany dał tam совсем jobu dał! Palić na niego! Na F1 masz takie krzyki. W tej grze nie można gadać ani pisać do innych graczy. Można tylko używać automatycznych shoutów i nigdy nie wiesz, co się wylosuje. Chcesz krzyknąć pokój, pokój, a tam krzyczy. To na krzyczy na kogoś. O, jest tu ktoś. O, macha nam, to jest git. Znaczy, jest przyjazny. To było machanie? Tak, lewo, prawo, Q i E. Okay. Machasz głową w lewo i w prawo. Dobra. Uch, ci coś pokażę. Tu są takie duże skrzynie do przeszukiwania. To jest taka drewniana. O, tu masz. A ja tu zrobię coś innego. Mam pomysł. Którym cię przeszukuję? F. F na górę musisz kliknąć. O, jest. Że tu można w dorm się strzelić. Śmiesznie, oglądałem ostatnio filmik. Jakie znaki zapytania zabrało, więc tak. No i środkowym przyciskiem myszy klikasz na nie w ekwipunku i on ci jakby sprawdzi wtedy. Dowiesz się, co to jest. A i staraj się ukrywać, nie stać tak na środku, jak korzystasz z ekwipunku. Kucnąć, nawet się położyć przed ścianą gdzieś. Bo jakiś trup tu leży. Tu leży, więc ja go przeszukam. O, i ma akacza. Kozak. Czy biegnie? To ten pewnie ziomek z dołu. Mam lepszą broń teraz. Jest w miarę git. A, dużo lepszą broń. Tam jeszcze masz jedną taką skrzynię z drugiej strony, jakby za ścianą. Poszukaj. Mhm. I na dole jest jeszcze jedna trzecia. Generalnie tu jest trzy takie duże skrzynki. Jeszcze na dole jest jedna rzecz do sprawdzenia. Tu masz tą skrzynię. Tu? Gdzieś tu jest. Może ją znalazłeś? Znalazłeś ją? Nie. Gdzieś w tym pomieszczeniu. Powiedz, że to apteczka. Nie. Tu kurwa jest. Gdzie ona jest? Tutaj? A, tu jest. Gdzie ja stoję? Na blać, żyjesz, suka! Tu. Pożerać by, koniecznie, nie pomieszała. Git. Nic nie wiem. A, pewnie ktoś już sprawdził. Dobra, walnę jeszcze raz z granatą. Biegnie ktoś. O, to gracz, dobra. Gracz biegnie inny skali. Machał, czy nie? Ta, machał, machał. Machał, machał. Musiałem zabijać. Rzucił mi coś. No nie, na pewno. Tylko wystrzelę. Był taki budynku, w którym jest zawsze masa graczy. Jak dobrze ostrzelasz okna, to jest szansa, że zabijesz tych graczy z drugiego końca mapy. I dostanę expa, no nie? U, teraz strzela. Dobra, dawaj. U, ktoś tu jest znowu? Kurwa, ile tu jest ludzi? Chłopie. Dobra, idziemy. Idziemy do apteki. Tu jest jeszcze na dole takie pomieszczenie. O, tutaj. Tu też można parę rzeczy znaleźć. Tam na... Tu jest apteczka, a po prawej ode mnie jest taka skrzynka z bronią. Peniska. O, jest. No, to ją sprawdź. I tu są jeszcze kurteczki. A w kurteczkach są kluczyczki czasem. O, akurat dwa znalazłem. O kurde, dorm 110. Ojej. Jest dobrze, znalazłem papier toaletowy. O, tu kozak jest. Jest dużo bardziej. No, dobra, dużo jeszcze masz miejsca w ekwipunku? Tam ta waga, tak? Chodzi waga. No i chodzi o sloty, czy masz jakieś wolne, nie? Jeszcze. No trochę jeszcze mam, tak z połowy. Dobra. Dawaj, lecimy.
Ale mamy skawi. O, znowu trup jakiś, może będzie miał plecak jakiś. O kurde, z tyłu, z tyłu! Odwróć. Zaczaił się. Ja go zabiłem. Trzech ich jest. Zabiłem mnie też. Nie. Zabiłem jednego, drugiego mocno uszkodziłem, ale trzeci mnie zabił. Ale... Bo musiałbym z kawy jakiś strzelić pewnie, jeden z tych dwóch, co z nami biegali. Ale czasem tak jest, oni jakby nie powinni cię zdradzać, ale czasem cię zdradzają po prostu, nie? Aaa, miałem się z przejmować. No. A machali głową, machali, mogłem zabić. Właśnie nie wiem, czy od nas strzelili. Może uznali, że mam jakiś dobry sprzęt. Na przykład zobaczyli, że masz fajną broń, albo że ja mam. No. W sumie, gdybym zobaczył kogoś w RP z pompą, też bym zabił. Swój, nie swój. Ta. Dobra, to weźmiemy sobie czara. Musisz mu dać rzeczy jakieś. Lecimy z tematem. Może tak być, że się wkurzyli o to strzelanie z granatnika i dlatego jechali nas dojechać. A, rozumiem. Ze skawem no to jest właśnie tak, że jakby ci losuje ekwipunek. Masz dużo mniej czasu na wyjście, bo często to jest dosłownie 15-10 minut. No ale jak wyjdziesz, no to masz ten losowe przedmioty plus to, co ci się udało zlutować, ale nie trafisz nic swojego, fajne. Nie? A jak grasz swoim graczem, no to musisz swoje przedmioty mu dać. No jak zginiesz, to tracisz te swoje przedmioty, nie? Nie zwróciłem uwagi, czy dostałem tą ranking wyższy za to, że tobie pomogłem, czy nie. Na pewno jednego zabiłem, a miał mega ten pancerz. Do niego strzelałem tak z otwartego ognia i mu się prawie nic nie działo, nie? No, czyli jakiś doświadczony. Tak, albo długo był. Właśnie to jest Tarkov. Jest generalnie zasada, że nie powinieneś strzelać do swoich, ale niektórzy mają wywalone w to i tak strzelają do swoich. Ale no tak, tak. Po ostatniej aktualizacji się to bardzo nie opłaca. Jak strzelasz do swoich, to ci właśnie spada to karma i przez to masz dużo rzeczy dużo drożej. I też skawy dostajesz rzadziej. Bo teraz jest tak, że jak masz karmę na maksa, to może być tak, że będziesz miał co 3 minuty skawy dosłownie. Nowego skawy. A to mega fajna mechanika. Że to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo tej karmy. Żeby ją zdobyć, nie jest to takie łatwe wcale. Dobra, jesteśmy w meczu. Tak. Pojawiło się, a to ja. Dobra, lecimy. Gdzie ty jesteś? Obok ciebie. Git. Słuchawki masz? Nie masz. Warto nosić słuchawki. One działają tak, że ci podbijają dźwięki z gry. Na przykład kroki, strzelanie i tak dalej słyszysz dużo głośniej. Jesteś w stanie wyłapać innego gracza. No my moglibyśmy sobie pójść na te... Teraz pamiętaj, że strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Już nie ma tej zasady, że są przyjaźni, nieprzyjaźni. Wszyscy są nieprzyjaźni. Wszyscy są nieprzyjaźni. Centralny. O, tu jest soczek. To jest sklep spożywczy, czasami jest jedzonko. Warto jest ktoś tam, jest ktoś tam. Po prawej. Dobra. Strzelił. O, strzelił, no. Ale do niego. Strzela do mnie, stary, wykrył się. Gdzie on poszedł? Uciekł? Na prawo. Przez ulicę? Tak. W tej dziurze jest? Tak. I za kamieniami. Może być za kamieniem albo w krzokach. Krzokach za kamieniem. Oberwał? Na pewno, ja też oberwałem. Kurwa, amunicji nie mam. Przeładuj R. Może nie wziąłeś. Ustaj! Wydawało mi się, że wziąłem, a chyba nie wziąłem. Jak się przełącza na nóż? Dobra, zabiłem go chyba. Jeśli się tam nie rusza. Na nóż pał chyba. Prawda. No, wydaje mi się, że zginę. Tak. Jest co? Nie ma. Nie, leży, dobra. Mam go. Dobra. Okej, ja sprawdzę. Trafił mnie, ale mi nic nie zrobił prawie. Ale miał dobrą klamę. Wiesz co? No. Zrobimy to, bo ty w ogóle nie masz amunicji, tak? No, wydawało mi się, że wziąłem, a nie wziąłem. Dobra, to ja ci zostawię... Nie, mam w torbie! A masz. Czekaj, jak dobra. To użyć? Musisz do góry, do Tactical Riga sobie wrzucić. Masz Tactical Riga? Nie. A, dlatego nie możesz użyć. Dobra, to sobie weźmiesz tutaj od tego gościa Tactical Riga. Ja zostawiam na nim. Zaraz sobie zabierzesz. I będzie git. Dobrze poszło, kozak. Plecak masz? Mam. Dobra, więc weź sobie, przeszukaj tego ziomka. I po prostu sobie hełm, o hełm ci też na nim zostawiam i słuchawki też ci na nim zostawiam. Ja sobie wymienię, wezmę sobie te, bo jeszcze ich nie miałem.
Dobra, więc masz na nim Tactical Rig, to sobie załóż. On jest z pancerzem też, więc będziesz miał automatycznie pancerz. Magazynki sobie przerzuć do tego Tactical Riga od razu i będziesz mógł wtedy przeładowywać od razu na RC. No jak? A zaczekaj, bo Body Armor mi coś tutaj nie zezwala, żeby... A, musisz tego... zdjąć Body Armor. Zdejmij sobie swój armor i załóż tego Riga. Armor jak da rady, to schowaj do plecaka, a jak nie da rady, to trudno. Tak, mam go w plecaku. Dobra. Dobra, i mam przeładowane. Nie. Jest amunicja, ale muszę przeładować. Skaw tam jest, chowaj się, bo to jest snajper. Biegnij pod mur, stąd co strzelał. W stronę tego muru przebiegnij. Lecisz? To. Dobra. Tam jest snajper po prostu i on będzie nas próbował zabić, nie? Dobrze, dobrze. Gdzie mamy ucieczkę w ogóle? Old Gas Station. Ojejku, no to idziemy na Old Gas Station, tylko że... tego chłopa. Nie zamordować, to będzie problem. U snajpera, nie? Mhm. Dobra, tu od razu biegiem. Za mną. Może nas nie postrzeli ten... snajper. Gdzie on był? Gdzieś tutaj na tej, na budowie. Chyba. Nie widzę go. Dobra, też i teraz nie. Jak zrobisz Alt T, to wyskoczy ci ile masz amunicji w tym magazynku. No i co? Full. A, full, no to gil. To idziemy. Jest tu. Po prawie od razu gościu jest. Jest się z nim. Wchodzisz mi pod lufę. Dobra, zmiana. Jeszcze jeden z tyłu jest. Dwóch ich jest. Jeden na daleko, drugi na blisko. Przeładowuję. Skiraj się trochę, bo jak nerwiesz to... Ten za skrzynką tu chyba padł, no nie? Możliwe, bo się nie wychyla. Nie mam granatów, ale jeden był też na daleko, nie? Ta, poszedł gdzieś na prawo. Ta, leży ten za skrzynką. Jeszcze jeden na budowie jest. Uważaj. Ta, widzę go, może go przyceluję. Ta, dostał, dobra, leży ten na lewo, to został ten na prawo jeszcze. I jak z życiem? Schowaj się i sprawdź sobie życie, czy nie oberwałeś. Nie, wydaje mi się, że wszystko. Pod tabem i trzecia. Health, zakładka. Mam na maksa. Dobra, dobra, no to git, to kozak. To odbiegamy od lewej, tak żeby tego od prawej ewentualnie trafić. To tu sobie przebiegniemy za te rzeczy. Strasznie. O, jeszcze jeden jest po lewej. Odezwał się. Z bot. Więc uważaj. Nie widzę go nigdzie. Na budowie tutaj jest. Może to jest ten, co myślałem, że go zabiłem. Na górze jest. Na piętrze. Na piętrze za tymi workami z piachem zielonymi. Mhm. Na środku w miarę. Dobrze było się wycofać w sumie spod niego. Żeby spróbować trafić. Na kuje te wychylanie jest bardzo pomocne. O, cena. Skąd? Nie wiem. Ale to chyba był z daleka pod prawej bardzo. Może to ten, co nam się schował wcześniej. Ta, jest tam daleko przy kontenerze jeden chyba. To chyba gracz jest. Tak, gdzieś tam. Tak, widzę go. Przy cysternie. Doberwał jeszcze jeden. Spróbuję go dużo. Obiec. Mega ich tam dużo, stary. Nie. Co robimy? Walimy się z nimi. Ja nie wiem, to zginęło, czy teraz poćwiczymy, nie? Ja uważam. Dobra, nie wiem, czy ten na górze jest, już go nie widziałem. Staram się go wyhaczyć, ale... Zabiłem go. Dobra, tego na górze? Nie, tego za cysterną. A, okej. Okay. Tam po lewej był jeszcze jeden i też oberło. Ten na górze się... nie słychać go, nie? Jesteś już nie. Na budowie, prawda? Tak, no jestem tutaj po lewej trochę poszedłem. Jestem przy tym, co był na górze. Tam po lewej. Jestem tu przy schodach. No to jestem niedaleko ciebie. Trzeba się spotkać, bo trzeba ich zlutować. O, siema. Jestem, to ja. Tak, dobra. No więc trzeba ich zlutować, bo to jest kupa sprzętu, oczywiście. Tak, tylko pytanie, czy... Możemy tam podejść i sprawdzić, nie? Tu na pewno jeden oberwał, ale nie wiem, czy umarł. Tutaj za no, tym kontenerem. Tutaj go zabiłem, tego. A, tutaj, za kontenerem. Okej, okay. Gość. Dobra. Myślę, że na spokojnie możemy go sprawdzać. Nic takiego chyba nie ma. Tylko trzeba ma amunicję. Ma na pewno. Ma i karabin na amunicję do niego. Weź sobie wrzuć na drugi karabin, wtedy pod trójką będziesz miał. Najlepiej się kłaść, jak przeszukujesz, bo tak jak stoisz, to jesteś łatwy cel bardzo. No dobra. Rusz się obok niego, między kontenerem a ogrodzeniem. Ongi. A ja obserwuję. Dobrze poszło. Ta amunicja ma, więc zabieram. Karabin, ty zabierasz? Wrzucę na drugą broń.
Masz dwa miejsca, mam. Nie? No, mam. No i teraz pod trójką będziesz miał ten drugi karabin, jak będziesz potrzebował, to zmienić i masz dodatkowo. Dobra, to jeszcze tego tutaj przy tym betce, co tam zabiliśmy wcześniej. Tak. Myślę, że ich zabiliśmy ze trzech, nie? No, coś koło tego. O, coś piło. Może to ten na górze, bo może. Jego chyba nie zabiliśmy. Ile tam jest w ogóle? No to by się odzywał, kurde. Ja się odezwę. Sprawdzam. Nie. Leży trup. Ktoś go zabił albo my go trafiliśmy. Kładź się, bo tu cię widać z daleka. Jakby chcesz przeszukać oczywiście. Strzelają się. Dobra. Jak chcesz tego przeszukaj sobie, no nie? Nie. To zjeżdżamy. W sumie. Tylko się połóż. O, masz strzelbę. A, strzelba to lipa. Chyba, że 133, jak się nazywa? Toz, 106. 106, to nie. Dobra, to ja idę przeszukać tego jednego tutaj. Mhm. Już wspaniał. On tu z tymi skrzyniami leżał. Trochę otwarte miejsce na... Położę się od strony trawy, może da radę. Dobra, on ma VPO. Ma jakiś hełm. Tu gracz! Stary, to był gracz ten pierwszy tutaj na blisko. Ale peszek, no ale peszek. Prawdy peszek. Gdzie jest opór? Gdzie jest opór? Kurwa, masą go wzięliśmy, gościu. Jak ty do niego strzelałeś z lewej, to ja z prawej cały czas był pod ogniem, tak napierdalało, że o Jezu. Czyli gacie robił, chłop. Dobra, lecimy z tematem w takim razie. Tu jeszcze jeden prawdopodobnie, ale nie, bo tego złotowałeś. Dobra. Luz. Dobra. No i lecimy dalej. Nie wiem, czy chcemy iść na dużą budowę. Tam co byliśmy na skawach, co nas zabili. No pewnie nas zabił. A dużo masz jeszcze miejsca w ekwipunku? No praktycznie już wszystko wypełnione, a, wiesz? A, no to idziemy powoli do ekstrakta i tyle. Tak, spoko jest. Lecimy tutaj. Kojarzę się. Zajebał mnie, kurwa. Mnie też. Kurwa, nie zobaczyłem. Czaił się gdzieś tutaj za krzakiem pewnie. Jak nas szybko położył, nie? Ajajaj, no i to jest właśnie Tarkov. Mówiłem, że jest symulator kutabanienia. Nice. No. I tak był fajny run. Długi. Teraz sobie pójdziemy na skawę. Ajajaj. Ja nawet go nie widziałem, nie? Usłyszałem strzały i od razu zginąłem. Musiał mieć dobrą amunicję, bo mimo tego, że miałem pancerz, to mnie położył od razu. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. Fajna, nie? Zostań wspieraczem.